a Bogu za dar Syna Jego, Jezusa Chrystusa, którego świętym imieniu jesteśmy teraz zgromadzeni. Brat tutaj zaraz na początku powiedział o takiej jednej ważnej sprawie. Abyśmy trwali w społeczności, to jedno, a drugie powiedział o boju i o zwycięstwie. Zwycięstwa nie ma bez boju, a boju, jak nie bojujemy, to nie możemy oczekiwać, że zwyciężymy. I ja chciałbym dzisiaj dzielić się takim tematem, może mniej popularnym, ale chciałbym do tego wziąć za podstawę wersety zapisane w liście Judy. To jest jeden list, krótki, można powiedzieć jednorozdziałowy. I ten list jest bardzo zwięzły w treści. I z tego listu chciałbym parę miejsc przeczytać, na nie zwrócić uwagę i tym listem się posłużyć. Na początek przeczytam list powszechny świętego Judy Apostoła. Judas, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, od Boga Ojca poświęconym i w Jezusie Chrystusie zachowanym i powołanym, miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam rozmnoży. Najmilsi, wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o współecznym zbawieniu. Musiałem wam pisać, napominając, ażbyście bojowali o wiarę raz świętym poddaną. Apostoł Juda, o nim za dużo nie wiemy. On bardzo skromny jest. Juda to był bratem Pana naszego Jezusa. Ale on nie mówi, ja brat pański, ale on się tylko powołuje na swojego brata Jakuba. Jakub młodszy był jednym z trzech filarów zboru w Jerozolimie. My wiemy, że apostoł Jakub został ścięty przez Heroda, czym sobie zyskał Żydów. I on to samo chciał zrobić z Piotrem. My wiemy, że Piotr został wyprowadzony przed dzień egzekucji z więzienia w cudowny sposób. Natomiast Jakub wcześniej był stracony, został ścięty. I na jego miejsce jakby został powołany Jakub młodszy. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan o nim, że on był takim filarem, należy do tych trzech filarów zboru: Piotr, Jan i Jakub. I my wiemy, kiedy problemy zaistniały, szczególnie problemy dotyczące obrzezania, kiedy ci, którzy nawrócili się, pochodzili z Żydów, byli obrzezanymi, to oni też chcieli, że ci, którzy z pogan się nawrócili, żeby też być obrzezanymi. Powstał z tego tytułu spór, nieporozumienia. I apostoł Paweł mówi, ja sam, jakkolwiek on głosił, że to jest, że to było, że nie należy tym obciążać tych, którzy z pogan się nawracają, ale żeby poprzeć to, spotkali się w Jerozolimie i tam był Piotr, Jan i Jakub młodszy. Ten Jakub młodszy, tak jak historia mówi, ten brat Judy, był takim bardzo skromnym i jego życie było zgodne z tym, co głosił. I takie ciekawe, to tylko może takie uzupełnienie, ten Jakub został stracony, został ukamionowany na rozkaz Ananiasza, który był wnukiem Ananiasza, który skazywał Pana Jezusa na śmierć. I Juda nie mówi, ja brat pański, ale on mówi tak bardzo wyraźnie, ja brat Jakuba. I on pisze taki bardzo krótki, zwięzły list, ale on napomina i on pisze, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Czyli my o wiarę mamy bojować. I tutaj to tak bardzo wyraźnie mówi, tak bardzo wyraźnie na to wskazuje Juda. I my wiemy, że również o tym mówi
apostoł Paweł, a gdy czytamy piąty wiersz, tu jest napisane, żeby poprzeć tą swoją wypowiedź, w piątym wierszu pisze w tym liście Juda: przetoż chcę wam przypomnieć, którzy już raz o tym wiecie, że chociaż Pan lud ziemi egipskiej wyswobodził, przecież po tym tych, którzy nie wierzyli, potracił. Tu jest taka bardzo wielka przeszkoda i Juda powołuje się na to, co dotyczyło Żydów, tych, którzy wyszli z niewoli egipskiej. My wiemy, że naród żydowski był w Egipcie ponad 400 lat, w niewoli 430 lat i byli cudowną ręką wyprowadzeni do ziemi obiecanej. I oni wyszli i gdy my czytamy tą historię, druga księga Mojżeszowa, to wiemy, że temu wyprowadzeniu towarzyszyły cuda. I możemy również zauważyć, że ci, którzy wyszli, to oni ciągle byli niepewni, no co dalej będzie. I my wiemy, że kiedy oni wyszli jeszcze ubogaceni, to tam jest napisane, że kiedy tylko zorientował się Faraon, że traci taką siłę roboczą, tak więc on puścił wojsko za nimi. I teraz już pierwsze, oni byli cudownie wyprowadzeni, a teraz pierwsze, czy lepiej nie było nam tam zostać, znaleźć groby w Egipcie, my zginiemy. I my wiemy, że ta historia mówi nam bardzo wyraźnie, że między tym wojskiem, które goniło naród izraelski, była taka zasłona. Dla Egipcjan była ciemność, a oni byli w światłości i mogli przejść przez Morze Czerwone. I oni przeszli przez Morze Czerwone. My wiemy, że Miriam zaśpiewała psalm, pieśń pochwalną. Wszyscy przeżywali wielką radość. Ale gdy tą historię śledzimy, to widzimy, że oni ciągle narzekali. My wiemy, że idąc przez pustynię, brak wody, to jest problemem na pewno, ale możemy wiedzieć, że skoro Pan w tak cudowny sposób ich wyprowadził, to oni mieli na tym polegać i temu wierzyć. I gdyby w tym pozostali, to by Pana nie pobudzali do gniewu. Ale wiemy, że ta cała historia wędrówki narodu izraelskiego nam jest takim przykładem. Na ten przykład się powołuje Juda i mówi, że jakkolwiek wszyscy byli wyprowadzeni, to oni poginęli na puszczy w ciągu 40 lat. Ja jako młody człowiek, kiedy się nawróciłem, to zawsze myślałem sobie, no gdyby u nas takie cuda się działy, jak w czasie wędrówki narodu izraelskiego, to na pewno by się, no nie wiem, pół Polski nawróciło i tak dalej. No tak, takie wyobrażenie miałem i zawsze mówię, jak ci Izraelici niedobrzy, że oni tak Boga pobudzali do gniewu. Pan Bóg no, chciał ich wielokrotnie zatracić i my wiemy, że Mojżesz był tym, który się wstawiał za narodem. I zauważmy jedno, że kiedy byli przerażeni tym, jak Mojżesz wchodził na tą górę Synaj, żeby odebrać te przykazania, on zapowiedział, że tam się oddaje, oni się wszyscy bali, ale ponieważ tam Mojżesz był, to oni w międzyczasie zwrócili się do Arona i my wiemy, ta straszna historia, został ulany złoty cielec, oni tańczyli, oddawali mu chwałę i lud jadł, pił i cieszył się. I my wiemy, że to jest coś, co grozi każdemu z nas. Jeśli my nie czuwamy, to my bardzo często wracamy, możemy wrócić do bożków tego świata. Nie patrzymy na to, że my mamy bojować o tą wiarę raz świętym poddaną. I Juda, apostoł, tak bardzo wyraźnie wskazuje jako ostrzeżenie na naród izraelski. My wiemy, że następne, co było, to było takie przerażające
co było już takim ostatecznym wyrokiem. Ja całej tej historii nie będę przechodził, ale my wiemy, że kiedy wysłali tych zwiadowców, żeby zbadali to, co oni powiedzieli. Co oni powiedzieli? Ci zwiadowcy, tych 10 zganiło tą ziemię i wtedy ci powiedzieli, obierzmy sobie wodza i wróćmy się z powrotem do Egiptu. To była straszna rzecz. Więc człowiek jest nawet skłonny do tego, żeby wrócić do starego życia. A my wiemy, że początek naszego duchowego życia, początek naszej duchowej walki, to jest kiedy przyjmiemy wiarą, zbawienie z ręki naszego Pana. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, on mówi, nie szemrajcie jako ci, co poginęli na puszczy. A więc widzimy, że i za czasów apostoła Pawła, już w pierwszym wieku chrześcijańskim, on musiał napomnieć i on pisał do Koryntian, nie szemrzyjcie jako ci, którzy poginęli. I święci, ci, którzy dożyli zbawienia i podążają za naszym Panem Jezusem, muszą bojować i muszą wytrwać, muszą bojować. Dlatego ten Juda apostoł pisze, żebyście bojowali o wiarę raz świętą podaną. Jest taka nauka, my wiemy, że i tu w 4 wierszu Juda również mówi o tym, że albowiem wkradli się niektórzy ludzie dawno już przedtem naznaczeni na potępienie i oni wprowadzają niewłaściwe nauki. I możemy zauważyć, że jest taka nauka u nas, ona nazywa eternal security, wieczność i pewność zbawienia. Raz zbawiony, dożył zbawienia, to już jakby nie żył, to on już jest zbawiony. Straszna rzecz. I niestety jest wielu takich, którzy się z tym zgadzają i poszli na lep takiej niewłaściwej nauki. I przed tym też Juda bardzo ostrzega. I musimy zauważyć, że każdy z nas na tej drodze za Panem musi być czujny i musi bojować. Jest takie miejsce, my to miejsce znamy, kiedy Pan Jezus wiadomo było, że pójdzie na stracenie, na Golgotę, to On rozmawia z uczniami i w 22 rozdziale my wiemy to wyznanie Piotra, że on, Panie, gotów jestem z Tobą i na śmierć. A w 22 rozdziale, zanim takie zapewnienie, które się nie pokryło po tym, które Piotr wyznał przed Jezusem, my czytamy w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, 31 wiersz, i rzekł Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, kiedy nawrócisz się, utwierdzaj braci innych. Pan Jezus mówi do tego umiłowanego Piotra, ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. My wiemy, że i jeśli ktoś przechodzi jakieś trudności, my jesteśmy w społeczności, my się spotykamy. My wiemy, że można osłabnąć wierzę, można się poniekąd, ja nie chcę powiedzieć załamać, ale dojść do takiego stanu rezygnacji i zadajemy sobie pytanie, czy to jest możliwe. Gdy cofamy się do Starego Testamentu, to wiemy, jak Eliasz stanął naprzeciwko tych 450 proroków Baala i oni wybudowali ołtarz i on wybudował ołtarz. I teraz on powiedział, wy wzywajcie swojego Boga, niech ogień stąpi na waszą ofiarę. I my wiemy, co się działo. I kiedy mijały godziny i wiadomo, Baal, ten martwy Bóg, nie odpowiedział. I potem my wiemy, co zrobił Eliasz. On polał
ten ołtarz, to wszystko jeszcze wodą i potem wzywał imienia Bożego i ogień spalił tą ofiarę i te kamienie, wszystko spłonęło. Więc odniósł zwycięstwo. Potem nastąpiła ta śmierć tych proroków Baala, no Stary Testament, oni zostali zabici, nie wiem, 450 osób. To się wydarzyło i w tym brał udział Eliasz. A teraz, gdy on usłyszał o tym, co powiedziała Jezabel, żona Achaba, mówi, że jutro o tej porze już ciebie nie będzie, to my wiemy, że Eliasz uciekał przed tą kobietą i my wiemy, że sobie życzył umrzeć, bo już miał wszystkiego dosyć. Pan, jak go wezwał, to on stanął za nim, a teraz przed taki moment, no, Panie, ja już mam wszystkiego dosyć, weź mnie do siebie. Do takiego momentu doszedł. Brakowało mu wiary, przecież Pan go przeprowadził. My wiemy, że Pan, tam jest to tak w drugiej Księdze Mojżeszowej chyba, to jest opisane, taki piękny moment. Był grzmoty, trzęsienia ziemi, co wszystko było, a potem był ten cichy głos: Eliaszu, co tu czynisz? Pan nie zostawił Eliasza, ale on w takim cichym, delikatnym głosem się do niego zwrócił i my wiemy, że ten Eliasz ożył, jak popatrzymy, ja to sobie kiedyś wynotowywałem, te trasy, które on przebiegł, żeby wykonać zadanie, które Pan mu podał. Na nowo siła w niego wstąpiła. Pan go pociągnął. I my potrzebujemy w tym naszym duchowym życiu, w naszej duchowej pielgrzymce takiego posilenia. I to posilenie to możemy mieć w społeczności, możemy mieć w społeczności z naszym Panem, ale jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli w społeczności ludu Bożego. I gdy ja czytam Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 wiersz, tam jest napisane, trwali w nauce apostolskiej, oni nie mieli Nowego Testamentu jak my, oni znali tylko Stary Zakon. Tam jest napisane, trwali w nauce apostolskiej, a na drugim miejscu jest trwali w społeczności. Ktoś by powiedział, mieli w modlitwach, a tam pisze w łamaniu chleba i w modlitwie. Żadna kolejność w Słowie Bożym nie jest przypadkowo opisana. I to trwanie w społeczności było takim czymś kosztownym, że się oni... Wzmacniała się ich wiara. I co było takie bardzo, bardzo istotne, czego nam naprawdę teraz brakuje? Jednomyślność. Tam jest napisane, oni trwali jednomyślnie w modlitwach. I my wiemy, że kiedy Piotr i Jan wrócili z tego przesłuchania, kiedy po uczynieniu tego cudu, kiedy został ten chromy człowiek od urodzenia, kaleka, został uzdrowiony, my wiemy, że oni byli, Piotr i Jan, którzy uczynili to w imieniu Jezusa, byli postawieni przed Najwyższą Radę, przed ten Sanhedryn i im zabroniono mówić w imieniu Jezusa. I co oni zrobili? Przyszli do swoich, którzy trwali w społeczności. Oni trwali w społeczności, wiedzieli, że ci byli zatrzymani do następnego dnia w więzieniu i wiedzieli, że będą rozmawiać, a ta społeczność się za nimi modliła. I kiedy my czytamy, Piotr i Jan opowiedzieli, co było, to tam jest napisane, podnieśli jednomyślnie głos, a to miejsce się zatrzęsło. I wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym, byli napełnieni mocą. I tam jest napisane, z bezpieczeństwem głosili Słowo Boże. A więc to było takie bardzo istotne, jednomyślność w trwaniu społeczności. My wiemy, że no i trochę naszą wadą narodową jest to, że dwóch Polaków i trzy zdania, tak się bardzo często mówi, ale niestety to jest i w zborach. Brakuje jednomyślności. Ta jednomyślność jest czymś, co sprawia Duch Święty.
My nie możemy wmówić komuś, my musimy być jednomyślni w sprawach Bożych, w sprawach duchowych. To spowoduje Duch Święty. I my wiemy, że przez trwanie w społeczności my się możemy wzmacniać, posilać, bo nie wiemy, my teraz też nie wiemy, jak długo taką wolność mieć będziemy jak teraz. My wiemy, że pierwszy zbór trwał w Jerozolimie w społeczności, im było tak dobrze. Pan dodawał, no my wiemy, że tam nawet jedzenie i wszystko mieli wspólne, diakonie i tak dalej, jak to było zorganizowane i stamtąd by ich nikt nie ruszył, a Pan Jezus powiedział, idąc wtedy na cały świat. I my wiemy, że po ukamionowaniu Szczepana, jak się zaczęło takie wielkie prześladowanie, to oni byli rozproszeni. Oni już nie mieli takiej społeczności, ale oni byli wzmocnieni i posileni. Zamiast napisania, i tam, gdzie byli, w rozproszeniu głosili Słowo Boże. A więc się nie załamali i nie powiedzieli, no teraz cichutko tylko będziemy siedzieć. Dlatego jest tak ważne, abyśmy bojowali o wiarę raz świętym podaną. I apostoł Paweł, który o sobie napisał w drugim liście do Tymoteusza, to jest ten testament apostoła Pawła, on pisał, dobrym bój wiary bojował, przetoż odłożona mi jest korona. Ale przedtem on pisze do tego umiłowanego Tymoteusza, swojego takiego duchowego syna, pisze w pierwszym liście, w szóstym rozdziale, bojuj on dobry bój wiary. I gdybyśmy wzięli konkordancję, ja to zrobiłem w tych dniach, patrzyłem na temat wiary, na temat bojowania, na temat wzywania do wiary, do trwania, do tego boju wiary, jest tak wiele haseł i w Nowym Testamencie, w listach apostolskich. I wiemy, że nie darmo to i na to zwrócił uwagę apostoł Juda. I jest tak bardzo ważne, żebyśmy my bojowali. I chciałbym powiedzieć, że my chcąc bojować, musimy być posilani, musimy być wzmacniani, ale jak? Przez trwanie w społeczności, przez słuchanie Słowa Bożego, przez czytanie Słowa Bożego i przez to, że wierzymy i przyswajamy sobie to, co czytamy. Gdy tak patrzyłem na historię Pana Jezusa, kiedy nauczał uczniów, to on mówił 3 razy bardzo wyraźnie o tym, że musi być na śmierć wydany i on mówił o swojej misji. On o tym wszystkim mówił raz i drugi i trzeci. Mówił to do wszystkich uczniów. I wiemy, kiedy Pan Jezus był na górze przemienienia, to tam był Piotr, Jan i Jakub, to rozmawiał z Eliaszem, rozmawiał z Mojżeszem i o czym oni rozmawiali? O tym, co miało nastąpić śmierć Pana Jezusa. I oni to słyszeli. A my wiemy, jaka była reakcja uczniów, kiedy szli do Emaus, to mówią do Pana Jezusa, a myśmy się spodziewali. I moglibyśmy powiedzieć, tośmy nie słuchali tego, co nas nauczał Pan Jezus. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my słuchali i starali się zrozumieć. My mamy taką obietnicę, że Duch Święty jest ten, który nas wprowadzi we wszelką prawdę, przypomni nam. I to jest dla nas tak bardzo ważne. I mamy taką obietnicę, że jeśli będziemy nawet postawieni przed radę czy przed starostów, my nie mamy się zawczasu troszczyć o to, co mamy powiedzieć. Pan nam da słowo, da nam właściwą odpowiedź, która przekona. Ja bym tylko takie jedno moje przeżycie na świadectwo powiedział, to już jest trochę lat, jeszcze było SB i tak dalej, byłem wielokrotnie wzywany z racji tam mojej funkcji w kościele i kiedyś, no tak piąco, no daj nam Pan, przy takim przesłuchaniu, no daj nam Pan dowód, że Bóg istnieje, no takie, no nie chcę powiedzieć opryszki, no w każdym razie, bo to byli oficerowie, ale tak piąco, no to tłumaczy takim
dowód, że Pan istnieje. Ja wierzę temu. I kiedy, niech Pan powie, nie? Ja mówię, naród izraelski. On mówi, a co Pan to mówi, naród izraelski? Ja mówię, naród izraelski. A co to ma do rzeczy? Ja mówię, chybaście Panowie trochę się historii uczyli starożytnej i my wiemy, jakie były mocarstwa, jakie potęgi, jakie były narody, o których dowiadujemy się tylko z historii i z archeologicznych wykopalisk, które to potwierdzają. Ale o narodzie izraelskim wiemy, że Pan Bóg obrał ten naród i ten naród do dzisiejszego dnia istnieje. Różne koleje. Nie zawsze był Bogu posłuszny, ale to jest naród Boży. Jak Pan powołał sobie ten naród, to on istnieje. Widzicie Państwo, że Izrael jako państwo istnieje po tylu latach. Jeden mówi, to ja muszę do Biblii zobaczyć, czy tak rzeczywiście jest. Ja mówię, no to niechby Pan zobaczył, że tam jest jeszcze więcej Biblii niż na temat państwa Izrael. W każdym razie my możemy z łaski Bożej, wierząc, że Boże obietnice są takie, amen, bez przygotowania nieraz możemy odpowiedzieć, to z łaski Bożej. Ja się dziwiłem, skąd mi się taka odpowiedź wzięła i to ich przekonało, nie? Bo mówić o Bogu, o tym wszechświecie i tak dalej, no to można by dużo czasu stracić, być wyśmianym, bo my wiemy, jak ateiści do tej sprawy podchodzą. Chciałbym też jeszcze jedno powiedzieć, to na drodze wiary, gdy jesteśmy, komu wiele dano, wiele się od niego oczekuje. My na drodze za Panem, my każdy z nas robi początkiem początek, ale potem w miarę jak my dożywamy, to Pan też od nas czegoś oczekuje. I takim warunkiem duchowego rozwoju jest wzrastanie w wierze. I tu mamy przed oczyma ten werset, ten trzeci rozdział, abyśmy bojowali o wiarę raz świętym podaną. A więc bój na co dzień, aktywne działanie. A my wiemy, że my napotykamy na najróżniejsze trudności. Myślę, że nie jeden z Was przeczytał i zna tą historię Jerzego Müllera, tego, który prowadził te domy sierot w Bristolu. I to był ciekawy brat, jego młodość była nieciekawa, ale on był mężem Bożym, kiedy spotkał się z Jezusem. I co jest opisane, że on nigdy nie prosił nikogo o pieniądze na dom sierot. On kupił, on budował i tak dalej, ale on zawsze o to prosił Pana. I on był takim mężem wiary, że on nigdy nie został zawstydzony. A co było takie bardzo ciekawe, że ten mąż wiary był przy tym bardzo pokorny. I on sobie dał coś powiedzieć. On się trzymał słowa i jest takie ciekawe przeżycie opisane w jego pamiętniku, który wydał już po jego śmierci jego zięć. Akurat mam ten pamiętnik, on nosi tytuł A on ich jednak żywił. I tam jest opisana jednak jedna historia, która mówi na temat stanowiska Jerzego Müllera do chrztu wiary. I tam jest opisane, że on był z wykształcenia księdzem ewangelickim, to znaczy teologiem, skończył w Halle teologię na Uniwersytecie Marcina Lutra i on był zwolennikiem chrztu przez pokropienie chrztu dzieci. I on nie zgadzał się chrztem wiary w wieku dorosłym. I on występował przeciwko temu, żeby się chrzcić ponownie. To wprost nie do wiary, a przy tym był takim mężem wiary i ten zakład budował. I kiedy już ten zakład prosperował, miał tą pomoc swojego zięcia, między innymi, to on bardzo dużo podróżował, ewangelizował i pewnego razu wszedł do jednej miejscowości, Sidmont się nazywa ta miejscowość, i tam miał usługiwać na nabożeństwie wieczorowym. I tam były akurat trzy siostry, z tym, że jedna z nich była akurat
po chrzcie wiary, a te dwie nie były. I ta świeżo ochrzczona siostra przekonywała te dwie, wy się macie też ochrzcić. No, dyskusja była dosyć ożywiona, każdy bronił swojego stanowiska, te dwie i ta jedna nie, ale przychodzi pastor Jerzy Müller, o, my go zapytamy, czy należy się ochrzcić. No i pytałem się, pastorze, czy pan jest ochrzczony? Oczywiście. No ta skromna niewiasta się pyta, a chrztem wiary? A nie, jako dziecko. I pan uważa, że to wystarcza? Tak, całkowicie. A czy pan przestudiował Nowy Testament w kontekście chrztu wiary? O, nie. To niech pan nie zabiera na ten temat głosu, dopóki pan tego nie zrobi. Taka skromna siostra takim uznanemu już ewangeliście zwróciła uwagę. On się nie obraził. On jeszcze kazanie wygłosił tego wieczoru na temat, jak miał przewidziany. Ale on zapisał w swoim dzienniku, to jest napisane, że postanowiłem przestudiować Nowy Testament, co Słowo Boże mówi na temat chrztu wiary. I napisał dalej takie zdanie. Jeśli zostanę przekonany, a Słowo Boże ma moc, jeśli zostanę przekonany, to dam się ochrzcić, choćbym stracił wszystkich przyjaciół. I nie tylko to, ale wszędzie tam, gdzie występowałem przeciwko chrztowi wiary, to ja muszę pójść i to sprostować. I potem pisze, i w miarę jak miałem czas, zająłem się tym problemem. Jego został przekonany na temat chrztu wiary z tym, co jest napisane w 6 rozdziale listu do Rzymian, gdzie jest powiedziane, że stary nasz człowiek idzie w grób. I on dalej pisze, i dałem się ochrzcić. Jest dalej napisane, nie straciłem nikogo z moich przyjaciół, wszystkich ochrzciłem. Potem jest napisane, ale przez pewien czas dary na dom sierot zmalały. Ale później pan to wynagrodził obficie. A potem jest jeszcze w tym dzienniku dopis, że w dalszym ciągu swojej służby pastor Jerzy Müller ochrzcił prawie 6,5 tysiąca osób. W czasie swojej służby on umarł, miał 93 lata. Dlaczego ja ten przykład akurat podaję? On zwrócił się do Słowa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości na naszej drodze wiary, w naszym nauczaniu, w tym, co dotychczas poznaliśmy, jeśli zwracamy się do Słowa Bożego, my zostajemy pouczeni, poinformowani. Ten pastor nie powiedział, co ty mi, kobieto, masz do powiedzenia, tam twoje miejsce, tam cichutko w ławce, nie? Ale ona mu powiedziała tak skromnie. Ja wierzę, że to było Boże działanie, że ten mąż Boży akurat w tej dziedzinie, każdy z nas potrzebuje uzupełnienia, pouczenia. I na drodze wiary my przechodzimy przez różne próby, przechodzimy przez ataki przeciwnika, między innymi przez niewłaściwe nauki, z którymi my się stykamy i my musimy dać odpór. Ale żeby dać odpór, to my musimy znać Boże Słowo, bo jeśli Bożego Słowa nie znamy, to my nie możemy szermować tym Bożym Słowem, a nasz rozum zawiedzie. Jest wiele nauk, które potrafią wypaczyć naszą drogę wiary. My musimy zwracać zawsze uwagę, co jest napisane w Słowie Bożym, tak jak się zwrócił do Słowa Bożego Jerzy Müller. I my wiemy, że wiara, autor listu do Hebrajczyków pisze, że wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnej, a tam jest też powiedziane, bez wiary nie można się Bogu podobać. Bez wiary nie można się Bogu podobać. My się wszyscy chcemy Bogu podobać, my chcemy być i spotkać się z Nim. I wszyscy, którzy uwierzyliśmy, którzy mamy bojować o wiarę raz świętą podaną, należymy do tych, którzy przyjęli wiarę w to, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu Golgoty. Za mnie, za ciebie, za każdego z nas.
My musimy sobie to uzmysłowić i my to przyjęliśmy wiarą, jeśli my zaczynamy tą drogę wiary w naszym życiu. My przyjęliśmy to wiarą. Pan Jezus umarł za mnie. To jest to najważniejsze poselstwo i gdy patrzę zawsze na to, co Spurgeon, ten ewangelista XIX wieku, co głosił, my wiemy z historii, że tysiące ludzi się nawracało na jego usługę, a on powtarzał zawsze, że moje poselstwo, moja Ewangelia zawiera się w zdaniu o czterech wyrazach. Jezus umarł za mnie. On to z taką mocą przekazywał i z wiarą i każdy, kto przyjął to wiarą, mógł dożyć, mógł wejść na tą drogę. My wiemy, że w 16 rozdziale Ewangelii Marka jest powiedziane, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Kto uwierzy, to jest pierwszy moment. To jest praca Ducha Świętego nad każdym z nas. A potem jest napisane, a ochrzci się. I to, co było problemem dla Jerzego Müllera, to dzisiaj jest dla wielu ludzi problemem. I co by to powiedzieli inni, jakbym się tak ochrzcił. To jest tak ważne, że zwracamy uwagę na to, co by powiedzieli inni. Ale dla nas ma być istotne, co mówi nam Pan przez swoje słowo. I ten błogosławiony początek, uwierzyć, to jest ten początek. Ale my musimy iść naprzód. I dla każdego z nas my wiemy, że nowe, początek nowego życia, narodzi się na nowo, to jest wyjście z domu niewoli, z Egiptu i my wiemy, że dotychczas była ciemność, a teraz idziemy do światłości, a tą światłością jest nasz Pan. I jeśli chodzi o nas w dzisiejszej dobie, jakie występują zagrożenia, chciałbym powiedzieć takie same jak dla narodu izraelskiego, który szedł do ziemi obiecanej, nawrót do bożków tego świata. Są najróżniejsze bożki, które tak na pozór źle nie wyglądają. To może być sport, moda i tak dalej, wiele rzeczy, zdobywanie majątku i to się staje bożyszczem, gdzie jest skarb was, tam jest i serce wasze. I to jest takie ostrzeżenie. I my wiemy, że naród izraelski żył w tym świecie, no to kilka pokoleń, prawda? I oni żyli w takim otoczeniu i coś z tego pozostało. I każdy z nas, kto został wyrwany ze starego życia, to jest również narażony na to, no te pokusy, no są najróżniejsze te pokusy i tu musimy powiedzieć, że to są te bożki tego świata, których my się musimy wystrzegać. Nam tego nie wolno. Myśmy dożyli zbawienia. My idziemy tą drogą, którą nam nasz Pan wytyczył. I nam nie wolno się odwracać wstecz, żeby wracać do tego starego, do tych bożków tego świata. Pan Jezus mówi, kto przyłoży ręce do pługa, a ogląda się na wstecz. Tu zauważamy drugie, to również chęć powrotu do domu niewoli. To się zdaje wprost, czy jest to możliwe, że naród izraelski, który był ciemiężony w Egipcie, że oni mówili, obierzmy sobie wodza, wróćmy się. I bardzo często ludzie przez nieczuwanie, przez nietrwanie w społeczności ludu Bożego dochodzi do tego, że występuje tak zwana letniość. I gdy czytamy te 7 listów do zborów z objawienia Jana, to widzimy, że my możemy być w takim stanie, tak jak list do Efezjan, poselstwo do Efezjan, same najlepsze rzeczy, ale tam jest napisane, ale mam nieco przeciwko tobie, dlatego, że miłość pierwszą opuściłeś. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my nie patrzyli na to, z czego zostaliśmy uwolnieni, żeby do tego wracać, a żebyśmy się od tego mogli odwracać na zawsze. I teraz jeszcze, jak można
wzmacnia naszą wiarę. W liście do Rzymian jest napisane, że wiara wtedy jest ze słuchania. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 wiersz. I kiedy ja to miejsce czytam i porównuję z uczniami Pana Jezusa, oni na co dzień słuchali słów Pana Jezusa. I my czytamy tą historię, kiedy Pan Jezus zasnął w łodzi, a oni płynęli i te fale przelewały się przez łódź. I Piotr i uczniowie mówi: Panie, ratuj, bo giniemy. Pierwsza taka myśl, która się może nasunąć, mogła zastonąć łódź, w której był Pan Jezus? To jest taka pierwsza myśl. A druga myśl, jaka to była nawałnica, skoro Piotr i synowie Zebedeusza, my wiemy, że część z nich to byli wytrawni rybacy. Oni z tego żyli i dla nich burza, czy taka wichura na jeziorze, gdzie normalnie łowili ryby, to nie było nowością. I oni mówili: Pan jest tak blisko i my możemy zginąć, budźmy naszego Pana. Czy Pan ich za to pochwalił? No prawidłowo, żeście mnie obudzili, że ja zadziałałem. Nie, my czytamy, że On ich zganił. On ich zganił, gdzież jest wasza wiara? Ja już zastanawiałem się też nad tym, ale to już taka trochę inna dygresja. Kiedy Pan Jezus płynął w tej łodzi, to dokąd oni płynęli? Do krainy Gadareńczyków, a to byli poganie. I dziesięciogród, czy dekapolis, jak się to nazywało, to był szereg takich miejscowości, gdzie były te fortyfikacje na wschodniej granicy Imperium Rzymskiego i tam byli poganie. I Pan Jezus się tam udawał. I być może diabeł przeciwnik chciał przeszkodzić, żeby Pan Jezus tam nie był, a my wiemy, że był tam raz, kiedy był ten Gadareńczyk uwolniony i potem był drugi raz, nie? Ale to jest taka tylko dygresja. W każdym razie my wiemy, że kiedy oni obudzili Pana Jezusa, to Pan Jezus ich zganił. I nieraz by też trzeba i mnie, i każdy z nas zganić troszkę, że nie mamy wiary, nie? A więc wiara jest ze słuchania. I żebyśmy słuchali, to my musimy uczestniczyć w nabożeństwach. Żebyśmy mogli słuchać, musimy uczestniczyć. I my musimy nie tylko uczestniczyć raz w niedzielę, czy jeszcze raz w ciągu tygodnia, ale my musimy mieć społeczność z Panem. My musimy szukać społeczności z kim? Z ludem Bożym. Z ludem Bożym, z tymi, którzy mają jeden cel, żeby jeden drugiemu posiłku dodawał. Apostoł Paweł pisze, gdy się schodzicie razem, jeden ma świadectwo, drugi ma pieśń, trzeci ma psalm. Każdy z nas ma coś. I gdy przychodzimy na nabożeństwo, to każdy z nas ma coś. Nie tylko po to, jakie to będzie kazanie, jak to kazanie ocenimy, ale jaka moja odpowiedzialność, czy ja się modlę, czy ja się przyczyniam do tego, żeby Pan błogosławił to nabożeństwo. I dlatego jest tak bardzo ważne, jeszcze na koniec powtórzę, trwali w nauce apostolskiej i w społeczności. I Pan przydawał do tej społeczności, bo tam była społeczność ludu Bożego i ci, którzy o tym słyszeli, oni byli przyciągani. I z jednej strony widzimy, że ta społeczność była taka wspaniała, że tam garnęli się, ale wiemy, gdy Ananiasz i Safira padli nieżywi, to strach padł na wszystkich i można by powiedzieć, do takiej społeczności to raczej obejść z daleka, no bo nuż by się coś takiego zdarzyło. Ale my czytamy, że strach padł na wszystkich, ale Pan przydawał na co dzień, bo Pan przyznawał się przez
znamiona i cuda. I dlatego jest tak bardzo ważne. Trwajmy w społeczności. Bojujmy o wiarę raz świętym podaną. Podsycajmy tą wiarę i przez to, że mamy społeczność i jeden i drugi, mamy za co dziękować. A gdy dziękujemy, to Pan nam znowu daje następne. I teraz na zakończenie tylko 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Ten w 10 rozdziale jest napisane, żeby nie opuszczać zgromadzeń, a w 12 rozdziale mamy napisane tak. Pierwszy wiersz, druga część. Przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotą i usiadł na prawicy stolicy Bożej. A więc patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Kto jest naszym dokończycielem wiary? Wiemy, tu jest wyraźnie napisane, nasz Pan Jezus Chrystus. I tu jest napisane przez cierpliwość. W innych tłumaczeniach jest napisane przez wytrwałość. Innych jeszcze napisane przez stałość, abyśmy się nie chwiali, nie byli chwiejącymi wierze. I dlatego proszę, żeby każdy z nas, tak jak jesteśmy, sobie postanowił, żebyśmy biegli, żebyśmy bojowali, żebyśmy nie byli z rękami założonymi, żebyśmy nie stali w miejscu. Ja już może tu mówiłem, kiedy chodziłem w Bielsku do szkoły, taki był inżynier, który uczył też przedmiotu technicznego i on miał takie powiedzenie, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. On to mówił w sensie takim, że my musimy badać rozwój techniki, w to się angażować, więc on mówił, kto nie idzie naprzód, ten zostaje w tyle. A chciałbym powiedzieć, że kto nie idzie naprzód, to nie stoi, ale się cofnie. Dlatego my mamy bojować o wiarę raz świętym podaną. Ja życzę każdemu z nas takiego pragnienia, żeby w tym boju trwać i żeby odnosić zwycięstwo, a każde zwycięstwo dodaje nam otuchy, że to wzmacnia i posila naszą wiarę. Amen.